nielegalni. Dwa lata temu nakręciłeś film, jak Mario mówi, że major siedział w więzieniu za majty. Powiedz, nie mam zielonego pojęcia. Już ci mówię. Już ci mówię, Marcin Warszawa. Pytanie o te współżycie, komu ma z matką? Już ci mówię, Marcin Warszawa. Dzięki za 3 zł. Tą historię też opowiadałem wielokrotnie, już nie muszę jej po raz kolejny mówić. Mario się sam odpalił z tym tekstem, nie był namawiany, mi samemu też kopara opadła. Chciał to nagrać, po co chciał to nagrać, nie wiem. Ja do tego nie dążyłem w każdym razie, ale Mario chciał bardzo to nagrać i nie wiem, czy on to wymyślił. Prawdopodobnie wymyślił. Po co? Nie mam pojęcia zielonego, po co on to wymyślił. Co do... Na temat majora, bo w tym czasie sąsiedzi, ja siedziałem, on nie siedział za narkotyki, bo on oszukuje wszystkich, on siedział za zgwałceniem 14-latki. Za to siedział. I wszystkim mówi, że on za narkotyki siedział. Ja mu na niego patrzeć nie mogę. Skąd dowód ten jest? Bo moi koledzy ze mną siedzieli i oni dobrze mogą to potwierdzić. No to grubo. Także nie obraźcie się, ale nie mogę więcej tego słowa wymówić. Major, także przepraszam was, powiedziałem wam to, co wiem. Jeżeli będziecie potrzebowali, mam kolegę, który ze mną siedział na celi. Siedział pod ochronką, a gadasz za narkotyki. Szkoda mi gadać. O, jak z tym Mario nagrywałeś, że ja niby 14-letnią dziewczynkę, kurwa, zgwałciłem, kurwa. O ty, jebać cię, kurwa, jebana, kurwa, szmato, publiczna, kurwo jesteś. Będzie zniszczona, bo po prostu ja wyjeżdżałem i rozmawiali ludzie ze mną. Meksykanom powiedział, że ja siedziałem w więzieniu za jakieś majty. Ale to ogólnie jest nieprawda, bo właśnie teraz napiszę do sądu tutaj o karalność, za co ja byłem karany i wam udowodnię i nie będziecie mnie po prostu obrażać, że ja jakiś jestem gejem, że po prostu za jakieś majty ja siedzę, to jest ogółem nieprawda i po prostu proszę takiego czegoś na mnie nie mówić, bo ja mówiłem ogółem, za co ja siedziałem, jak to się mówi, w więzieniu. Artykuł 203 to stary, 208, a 215 to paserka, a 203 to kradzieże, 208 też kradzieże i po prostu, a ostatni to właśnie, jak to się mówi, ten stary artykuł to 210, tylko z jedynką, na Białorusi. On tu handlował po prostu alkoholem i papierosami i po prostu my ganialiśmy, bo niech sobie u siebie takie rzeczy robią.